Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w gminie Istebna. Postument, czorten, wykonany w ramach repliki, która leży właśnie pod południową ścianą Lotse, gdzie stara się każdego roku pani Cecylia Kukuczka upamiętnić śmierć swojego męża, to tutaj właśnie w Istebnej będzie też taki punkt, który będzie nam przypominał, że Jerzy Kukuczka to góral rodem z Istebnej, ponieważ stąd pochodzili jego rodzice, czuł się bardzo związany z tym regionem. Szanowni Państwo, za nami już 21. zaduszki istebniańskie. W tym roku mieliśmy możliwość wspominać wybitnego himalaistę Jerzego Kukuczkę, który pochodzi właśnie stąd, rodem z Istebnej. Jego rodzice mieszkali w Istebnej w przysiłku na Wilczym. Tam jest teraz chata pamięci imienia Jerzego Kukuczki. Znajduje się ona między innymi jako jeden z punktów w sieci najciekawszych wsi, do której Istebna się zakwalifikowała w ostatnim czasie. To właśnie Jerzemu Kukuczce poświęcono ten wyjątkowy czas zadumy, refleksji. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców, którzy pamiętają Jerzego, wspominają, a także turystów, którzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie do naszej gminy. Dzięki otrzymanemu wsparciu z Lasów Państwowych w wysokości 300 tysięcy złotych położymy dwie nowe nakładki na drogach gminnych, tam gdzie jest prowadzony transport drewna i są to drogi w Jaworzynce, Polana, Łupienie na odcinku przez Wawrzaczów Groń oraz na Wilczym. Właśnie jest to ciąg komunikacyjny na odcinku prowadzącym do chaty Izby Pamięci Jerzego Kukuczki. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!